Radio Kaszebe. Jesme dlewaj. 12 minut po godzinie 8. Dziś porannym gościem Radia Kaszebe jest Barbara Mudlaw, dyrektor Biura Stowarzyszenia Turystycznego Lokalnej Organizacji Turystycznej Kaszuby Północne, z którą porozmawiamy o tym, jak można spędzić wakacje na Nordzie, ale również o tym, że czas wolny warto spędzić na Kaszubach jesienią, zimą i wiosną. Dzień dobry. Dzień dobry. Organizacja turystyczna Kaszuby Północne zachęca do tego, aby szczególnie w wakacje odwiedzać Kaszuby Północne, bo to ten okres, kiedy turystów nie brakuje. Rozpoczęliśmy wakacje. Czym Kaszuby Północne w tym sezonie kuszą szczególnie? Jak najbardziej. Rzeczywiście rozpoczęły się wakacje, dlatego dużo rodzin z dziećmi i ponieważ też jest pogoda słoneczna, to przyjeżdża nad morze. To, czym kusimy zawsze i przez cały rok, a zwłaszcza latem, to jest morze, piasek, wiatr, słońce, wiatr w żagle, tak? I jakby plaże to jest numer jeden zawsze w tym okresie letnim szczególnie. Oczywiście każdy ma też jakby inny sposób spędzania czasu wolnego. Jedni lubią wypoczywać w sposób bierny, inni w sposób aktywny. My najczęściej chcemy i mobilizujemy do właśnie aktywnego wypoczynku. I taki aktywny wypoczynek możemy właśnie uprawiać na wodzie poprzez właśnie żeglowanie, windsurfing, kitesurfing. Możemy właśnie pływać, tak? Możemy aktywnie korzystać ze szlaków rowerowych, których też nie brakuje. I po drodze oczywiście odwiedzać kwalifikowane szlaki turystyczne, szlak Latarni Morskich, szlak Dworów i Pałaców, szlak Historii Militarnej Kaszub Północnych. Także jest tego rzeczywiście sporo. A na stronie internetowej kaszubypółnocne.pl także kalendarz imprez dotyczący północnych Kaszub i warto się z nim zapoznać, bo imprez i takich wydarzeń kulturalnych, sportowych, muzycznych w te wakacje na pewno nie zabraknie. Natomiast lokalna organizacja turystyczna Kaszuby Północne pracuje nad dużym zadaniem, a mianowicie nad przewodnikiem przyrodniczym, mapami terenu na wiosnę, lato, jesień i zimę. Co takiego będzie zawierać ta publikacja? Rzeczywiście, no tworzymy gdzieś tam premierowo przewodnik przyrodniczy. Chcemy pokazać, że zarówno wiosną, latem, jesienią i zimą jest bardzo dużo zjawisk takich właśnie sezonowych, które dotyczą przyrody zarówno ożywionej, jak i nieożywionej. I tutaj gdzieś tam spotykamy się i współpracujemy z naukowcami, botanikami, osobami od geologii, od oceanografii, od zwierząt, tak żeby tą naukę, te naukowe rzeczy, które dotyczą przyrody, sprzedać w przewodniku przyrodniczym typowo dla turystów językiem zrozumiałym i prostym. I gdzieś tutaj w konspekcie tego przewodnika przyrodniczego mamy informacje o położeniu regionu, o klimacie, jego wpływie na człowieka. Będą dzieje geologiczne, ukształtowanie terenu, będą objęte też właśnie wody morskie, śródlądowe, szata roślinna lądowa i morska, też charakterystyka fauny, więc 80% przyrody na pewno będzie w tym przewodniku, a dodatkowo też pojawi się trochę historii, trochę kultury Kaszub Północnych. Tutaj na obszarze Kaszub Północnych mamy bardzo sporo obszarów chronionych. Mamy Nadmorski Park Krajobrazowy, mamy specjalne ochrony siedlisk Natura 2000, mamy obszary specjalnej ochrony ptaków, mamy rezerwaty przyrody, więc na różne sposoby i pod różnym kątem te obszary właśnie są pod szczególną opieką i nadzorem. Ten przewodnik turystyczny, on będzie właśnie przedstawiony w taki sposób lekki. Będziemy starali się, jeżeli opowiadamy na przykład przy okazji rezerwatu Mechelińskiej Łąki o tym, że tam jest populacja prawie 1000 osobników Mikołajka Nadmorskiego, to jest bardzo, bardzo dużo. No to przy tej okazji opowiemy, dlaczego taka nazwa Mikołajek Nadmorski, z czego się wzięła i jaka jest legenda, jakby ciekawa, taka kaszubska, dotycząca tej rośliny. Gdzie i kiedy będziemy mogli taki przewodnik nabyć, zdobyć?
Planujemy wypuścić wersję drukowaną pod koniec sierpnia i wówczas będzie można nabyć taki przewodnik bezpłatnie w punktach informacji turystycznej w Heluwie, Starni, w Kuźnicy, w Władysławowie, w Krokowej, w Dębkach, w Białogórze, w Pucku, w Rewie, w Wejherowie. Powiedziała Pani o naukowcach i specjalistach od różnych dziedzin związanych z przyrodą, którzy pracują nad tym przewodnikiem, ale on był także konsultowany wśród wszystkich samorządów, które tutaj na te północne Kaszuby się składają. Zgadza się, tutaj spotyka się świat przyrodników, właśnie świat ornitologów, botaników, ale też osób, które zajmują się turystyką, żeby gdzieś tam wspólnie wypracować kompromis i takie rzeczy, które widzimy, że są ważne, tak, z punktu właśnie widzenia turystyki, czyli w jaki sposób ma to być przekazane, czyli że są te legendy jako ciekawostki, czyli że będzie kalendarz imprez, ponieważ też są takie imprezy cykliczne, typowo przyrodnicze, są wycieczki organizowane przez Nadmorski Park Krajobrazowy. I też propozycje wycieczek też będą w tym przewodniku, a więc to będzie taki bardzo praktyczny poradnik, tak naprawdę w jaki sposób można obserwować przyrodę i gdzie, w którym miejscu, tak? Czyli migracja ptaków, gdzie można jakie zobaczyć i w jakim okresie. Ten przewodnik przyrodniczy to jest jedna z trzech części, na które składa się ten większy projekt. Państwo dostaliście dofinansowanie na realizację takiego przewodnika, ale także na stworzenie nowej strony internetowej i w przyszłym roku na organizację szeregu konferencji dla branży turystycznej. Zgadza się. Za pośrednictwem Północno-Kaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej uzyskaliśmy dofinansowanie właśnie na realizację zadania 4 pory roku na Kaszubach Północnych. I tak jak pani powiedziała, to przewodnik, o którym już trochę opowiedzieliśmy, łącznie z 4 mapami przyrodniczymi na wiosnę, lato, jesień i zimę, czyli na mapie będą opisane typowe zjawiska sezonowe dla, tak, które odbywają się na jesieni, które odbywają się w zimie. I innym zadaniem jest właśnie budowa nowej strony internetowej, z dużą ilością właśnie funkcji, bardzo właśnie nowoczesną, gdzie internauta będzie mógł sobie wygodnie wyszukać informacje, jakie go interesują. I w zasadzie gotowa już jest ta szata, ten projekt graficzny strony internetowej. Uruchomimy ją najprawdopodobniej na początku września. I w ramach tego projektu w przyszłym roku planujemy cykl spotkań dla branży turystycznej, dla hotelarzy, dla kwaterodawców, dla informatorów turystycznych, dla przewodników turystycznych, również dla dziennikarzy. Będziemy organizować wizytę studyjną po Kaszubach Północnych, tak żeby pokazać tą przyrodę i przez kilka dni opowiedzieć ten przewodnik i pokazać go jakby namacalnie, w jaki sposób można z niego korzystać. Jaka jest wartość tego projektu? Mam tu na myśli oczywiście finanse, pieniądze. Około 235 tysięcy to jest całość projektu, natomiast 200 tysięcy bez złotówki to jest wartość dofinansowania. 4 pory roku na Kaszubach Północnych, tworzenie marki turystycznej Kaszub Północnych poprzez przygotowanie i promocję oferty przyrodniczej. Taki zatytułowany jest ten projekt. Czy myśleliście Państwo o tym, żeby ten przewodnik przyrodniczy umieścić także na stronie internetowej w formie elektronicznej? Też jakby na naszej stronie internetowej będzie jakby też większa ilość informacji, ponieważ przewodnik taki drukowany tutaj zawsze rozchodzi się i jest walka tak naprawdę o miejsce. Natomiast strona internetowa ma to do siebie, że można tam nieograniczone ilości tekstów i materiałów wrzucać. Rzeczywiście planujemy taką wersję elektroniczną, żeby to, co jest wydrukowane, umieścić na stronie internetowej, ale będzie też osobna zakładka, która będzie opowiadać o przyrodzie, ale też w bardziej rozszerzony sposób niż to ma miejsce w przewodniku.
Czy państwo jako organizacja turystyczna, która zajmuje się promocją Kaszub Północnych, odnotowuje wzrost zainteresowania naszym regionem, tą częścią Kaszub w porach roku takich jak jesień, zima i wiosna? Bo lato wiadomo, ono się rządzi swoimi prawami. Rzeczywiście tutaj na tych spotkaniach konsultacyjnych, które prowadziliśmy, gdzie się spotykaliśmy i dyskutowaliśmy w jakiś sposób i było bardzo dużo pomysłów, bardzo różnych koncepcji, to padło takie stwierdzenie, no ale lato, tak naprawdę nie potrzebujemy latem reklamy, tak? Lato samo się obroni i mamy za dużo gości albo nie wiem, tych gości, nie wiem, zaprośmy w inne części Pomorza, tak? Bo tutaj jest jakby duże nasycenie i może też jesteśmy niewydolni, żeby taką grupę, dużą grupę ludzi przyjąć. Więc dlatego takie zadowolenie, że lato rzeczywiście jest, w lecie jest bardzo dużo turystów, natomiast wiosna, lato, jesień, zima, to w zasadzie na tym się skupmy, więc może nie róbmy czterech pór roku, ale zróbmy trzy pory roku. Tak przypomniało mi się właśnie z tych spotkań. Ale tak, przyroda żyje tak naprawdę przez cały czas i jakby możliwość obserwowania brzegu morskiego, nawet jak się zachowuje i jak jest inny podczas sztormów, kiedy też odkłada się kidzina, jakie skarby tam można znaleźć, jakie ptaki przylatują jesienią, zimą, inne są teraz, ale najwięcej ptaków można zobaczyć właśnie jesienią i zimą. I też inne rzeczy jakby kwitną albo inaczej się zachowują, rośliny, zwierzęta, więc to jest takie fascynujące, że tą przyrodę można obserwować przez cały rok. Krótko mówiąc, należy tylko zadbać o to, aby przygotować na taki wyjazd na północ, nad morze, wiosną, jesienią i zimą. Dobry odpowiedni strój, dobre odpowiednie ubrania na każdą pogodę. No i wtedy cieszyć się tymi walorami przyrodniczymi, turystycznymi, które oferują Kaszuby Północne. Dziękuję za wizytę. Naszym gościem była pani Barbara Mudlaw, dyrektor Biura Stowarzyszenia Turystycznego Kaszuby Północne, lokalnej organizacji turystycznej. Dziękuję za rozmowę.